Hej, witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, pojawiły się zdjęcia, a raczej takie jakby schematy pancerzy tych czołgów premium. No, powiedzmy, wiadomo, niektóre nie będą premiumami typowymi, tylko będą nagrodami. I pora tutaj wam przedstawić to. Oto jest obiekt 260, czyli taki jakby pierwowzór ISA-7. Wieża jest niezwykle mocna, a z przodu ma nawet 350, co jest jakimś niesamowitą rzeczą. Tutaj mamy przy lufie 250 cały kadłub. Ciężko powiedzieć, który to jest kolor, czy to jest 150, czy to jest 170. W każdym razie będzie to bardzo trudne i tak do przebicia. Z boku tutaj 30 mm, na szczęście nie jest to 150, bo wtedy już chyba nic by tego nie przebiło. Gąski, no tutaj wiadomo, troszeczkę jest zielonego, natomiast nikt tu nie będzie celował. Jedźmy dalej. Przepraszam was, że tak szufluję tym, ale mam nieułożone po prostu te zdjęcia. Okej, więc tutaj mamy o wiele cieńszy pancerz, ale podejrzewam, że to jest pod takim kątem, że nie da się tego przebić. Jak zwykle typowa konstrukcja tych rosyjskich czołgów, czyli mamy w tym miejscu pancerz warstwowy, a tutaj bardzo, bardzo duży skos. To samo mamy w ISie trójce na przykład, prawda? Okej, tak to wygląda z boku. Tutaj możecie zwrócić uwagę, że jest delikatnie mniejszy pancerz, ale jeżeli ktoś z kumulaków będzie walił, to i tak te pociski nie przejdą. A, to będzie rodzynek. Robię tego, wiecie dlaczego robię ten news? Ze względu na jeden czołg i już się pewnie domyślacie jaki. Dobra, no to jest ten pancer, który dostaniemy z okazji nowego roku prawdopodobnie. No tutaj, wiadomo, 30 z boku, tutaj 14,5, przepraszam, 30 z przodu, 14,5 z boku, tak to mniej więcej wygląda. Zabaweczka, ale dobra, niech sobie tam będzie. No właśnie. Tu jest, moi drodzy, pies pogrzebany. To jest czołg, na który ja jestem napalony jak szczerbaty na suchary. To jest jeszcze Pantera, bo może zostawię sobie tego TDK amerykańskiego na deser. Mamy 80 z przodu, czyli troszeczkę mniej niż Pantera 2. Mamy chyba 120 tutaj. Delikatny fartuszek. Tutaj nie wiem, no on będzie miał 5 mm pewnie, bo 30 to wątpię. Zobaczymy. Trzeba będzie dobrze wypróbować tą panterę, czy ona będzie warta kasy. Na pewno tania amunicja będzie na plus. Jedziemy dalej. Sztuk. Ten sztuk będzie tirem również piątym. Słabe działko, co prawda, ale w niektórych miejscach zobaczcie, że ma 80 mm pancerz. Tutaj ma troszeczkę skosu. To jest pancerz 30 chyba mm. Tak jest. W niektórych miejscach no zieloniutko, czyli tam 10 powiedzmy. No, pojazd będzie na pewno ciekawie wyglądał, natomiast w grze zastosowanie znikome moim zdaniem. Chyba że będzie można trolla zamontować. Dobra, no tutaj mamy jeszcze ten czołg. No właśnie. Zaraz sobie zaczniemy. O właśnie, mamy tutaj ostatni Amerykaniec T-95E2. Widzicie, jak będzie wyglądał jego pancerz. Zielony kolor w tym miejscu nie wróży zbyt dobrze. Tutaj jakiś bardzo złożony, dziwny pancerz boczny. Zobaczcie, że jest zielone, później czerwone, później troszeczkę jaśniejsze, ciemniejsze, jaśniejsze. Tutaj kawałek zupełnie zielonego. No i cycek, niestety, kurczę, zupełnie zielony. Nie wiem, czy to jest niedokończony ten projekt. No jeżeli ten cycek byłby zupełnie zielony, czyli tu mamy 35, to jest żółte, no to kurczę, nie wiem ile to by musiało mieć, 20? To tu by wszystko wchodziło. Ale musimy poczekać na bardziej szczegółowe dane. Okej, no bo już nie mogę się doczekać. Jest nasz cycaty Tedek i bardzo, bardzo, ale to bardzo byłem ciekawy, jaki on będzie miał pancerz, więc tak. Tak jak można było przypuszczać, 203 mm to będzie to i tutaj z boku będzie 101, ale później to takie zgrubienie będzie miało chyba te 177 albo również 203. Jeżeli chodzi
Oto będzie to prawdopodobnie nieprzebijalne, tu również będziemy mieli 200. Z boku troszeczkę mniej, 177 tutaj. I teraz, słuchajcie, zgodnie z przewidywaniami będzie kilka weak spotów. Weak spoty to będą te dwa cycuchy, które są po bokach, oraz trzy małe cycuszki, które są na górze. I teraz tak, powiem wam, że z jednej strony jest to oczywiście bardzo duży weak spot, bo to trzeba zestawić z bardzo słabym obrotem. Kurczę, tam podali 18 stopni, co jest tragedią. Nawet jak Tiger ma więcej. 18 stopni to jest, słuchajcie, niech zgadnę, co tam może mieć 18 stopni, tak najmniej. Te 95 wydaje mi się, że tyle ma. Nie chcę mi się teraz sprawdzać, ale te 95 wydaje mi się, że 18 stopni również ma, czyli to jest naprawdę bardzo wolne. Ale teraz tak. Ponieważ lufa dosyć fajnie się odchyla, sidescrap będzie wykluczony, ponieważ sidescrap wystawiałby jeden z cycków po prostu na ostrzał. I moim zdaniem bardzo fajną metodą będzie wychylanie się przodem. A wiecie dlaczego? Ponieważ tak, tutaj możemy się przestać martwić o to, że ktoś to przebije, prawda? Więc możemy przodem się wychylić. I wyobraźcie sobie, że tutaj, gdzie teraz pokazuję myszką, będzie ściana, prawda? Więc wychylamy się przodem i przeciwnik będzie miał do wyboru tak. Nie będzie widział tego cycka, ponieważ będzie zasłonięty ścianą. Nie będzie widział cycka z drugiej strony, ponieważ będzie zasłonięty właśnie tym działem tutaj. Jedyna rzecz, w którą będzie mógł strzelać, to tak, albo te małe weak spoty na górze, albo tutaj. Tylko, że w tym miejscu, moi drodzy, mamy 101 mm i jeżeli dobrze będzie to skontowane, a przypominam wam cały czas, że to jest czołg poziomu 7, czyli będzie nas wyrzucało także z szóstkami na przykład, a nawet kurczę z piątkami. Więc dobrze skontowany, wystawiający przód, o dziwo, tym razem, nie tył, tak jak się robi w sidescrapie, tylko przód, wystawiający czołg i delikatnie bok, moim zdaniem może być bardzo, bardzo trudnym do przejścia pojazdem. Jeszcze sobie zobaczmy. O, widzicie, tutaj jest, no, weakspot jest duży. Tył oczywiście 50, z tego co tu można zobaczyć. Co tam jeszcze? No, ale tu wszędzie 101 i te cycki również 101. Jeszcze tutaj było takie fajne zdjęcie. O, widzicie? O tym dokładnie mówię. Lufa ma aż taki wychył, bo to jest lufa w tym momencie. Tutaj jesteście praktycznie nieprzebijalni, no to jest 177 pod takim kątem, nikt tego nie przebije. Więc jeżeli ściana zasłoni nam tą część pojazdu, to praktycznie jedyną możliwością przebicia, nawet tego nie widać, to dopiero teraz zauważyłem, nawet tego nie będzie widać za bardzo, czyli jedyną możliwością przebicia tego pojazdu jest strzał tutaj. I wszystko teraz zależy od tego, jak będziemy mogli to skontować. Jeżeli dobrze będzie skontowane 101 mm, oj, to ciężko będzie to przebić. Tym bardziej, że mamy tutaj jeszcze jakąś płytę. Ciężko powiedzieć, ile to jest, ale zwróćcie uwagę, że tutaj ten pancerz warstwowy, najniższa jego wartość to jest 50 mm. Więc bardzo, bardzo możliwe, że właśnie 50 mm ta płyta będzie miała. No to by doszło nam 50 plus gąsienice, prawdopodobnie Z20 plus jeszcze pancerz boczny. Czyli do strzelania mielibyśmy tylko i wyłącznie to. I to jeszcze skontowane. No nie wiem, co myślicie. Ten czołg, tak sobie rozważałem, jak on będzie wyglądał. Otóż on będzie dosyć szybko jechał do przodu, natomiast bardzo wolno będzie skręcał. Mniej więcej taka charakterystyka. Bardzo wolny na boki, ale no, nawet pokusiłbym się o stwierdzenie, że bardzo szybki do przodu, ponieważ tam chyba było, zaraz, jak to było, chyba 13,5 tony, przepraszam, konia na tonę, podczas gdy na przykład taki jak Tiger ma 10. To samo AT-15A również ma 10, więc tutaj bardzo znacząca różnica. Czy tu było jeszcze jakieś jego zdjęcie? O, było, no tak to wygląda z boku. Zobaczcie, tu jest bez tej płyty pancerza warstwowego. Czyli będziemy mieli 50,8, o ile rzeczywiście ta płyta będzie miała 50,
plus jeszcze 100 mm, to będzie, kurczę, nie do przebicia. I to będzie jedyna droga do przebicia tego. Oczywiście, jeżeli dobrze się skontujemy i będziemy mieli osłonę z jednej strony. No nie wiem, co myślicie. Ja wiem, że trochę tak szaleńczo się rzuciłem na ten czołg amerykański, ale wiecie, powiem tak, od dawna nie było tak jakiegoś innowacyjnego pojazdu po prostu, który rzeczywiście ten swój pancerz będzie mógł przeciwstawić goldpestkom, prawda? Zazwyczaj jest tak, że weak spot jest w jakimś oczywistym miejscu, na przykład AT-15A ja się wystawiam i wszyscy wiedzą, że w ten garnek ładować albo w tą dziurę, gdzie jest lufa i każdy bezczelnie po prostu mi tam ładuje. Tutaj wygląda na to, że nie będzie można aż tak łatwo tego robić. No dobra, to by było na tyle, moi drodzy. Podzielcie się jakimiś przemyśleniami w komentarzach. Żegnam się z wami i do usłyszenia.